W co wierzyli Słowianie, zanim zostali ochrzczeni? Jak wyglądały ich posągi, święta, obrzędy, mitologia? Na te i inne pytania od ponad 100 lat szukają odpowiedzi badacze średniowiecznej słowiańszczyzny, odkąd Maria Janion w swojej książce Niesamowita Słowiańszczyzna przypomniała o tym problemie. Temat na krótko zaistniał w świadomości wielu czytelników, a wraz z nim także pomysł wprowadzenia elementów takiej edukacji słowiańskiej do programów szkolnych. Pewien zwrot w myśleniu o historii spowodowała też barbarzyńska Europa Karola Modzelewskiego, która uświadomiła wielu, że nie tylko Ateny i Rzym, ale także nasi nieuczeni przodkowie zdecydowali o tym, jacy dzisiaj jesteśmy. Jeśli już o Grecji i Rzymie mowa, większość badaczy z pewnym żalem patrzy na stan źródeł do naszej i tamtych mitologii. Rzeczywiście, patrząc na literaturę na temat mitów Greków czy nawet Rzymian, Edę poetycką, Skandynawów oraz Mabinogion, Celtów, spisany omen nomen przez mnichów chrześcijańskich i porównując ją z tym, co wiemy o naszych własnych przodków, mitach i wierzeniach, nie sposób nie przyznać, że tamci mieli więcej szczęścia. Jako potomkowie Słowian nie mamy swojej Iliady tak jak dzisiejsi Grecy i nie będziemy mieć. Co więc pozostaje? W Polsce pierwszy przed takim pytaniem stanął krakowski kronikarz Jan Długosz. Wcześniej nikogo to zbytnio interesowało, na pewno nie Galla Anonima czy Wincentego Kadłubka, którzy nie poruszali takich tematów tabu, jak potępienia godne zabobony czy fałszywi bożkowie dopiero co ochrzonych poddanych Bolesława Krzywoustego czy księcia Leszka Białego. Ale krakowski kanonik chciał opisać także to, co według kościelnych wytycznych winno raz na zawsze zniknąć z ludzkiej pamięci. Znalazłszy wzmianki o bogach Polaków w starych kościelnych dokumentach i wezwania w dawnych homiliach, aby włościanie nie czynili bałwochwalstwa, krzycząc na przykład Łado, Ileli, Jasza, Tyja, a także ufny w to, że pogaństwo tak naprawdę wszędzie jest takie samo, spróbował przedstawić współczesnym, jak ono wyglądało. Wzorem swoich poprzedników, w niezrozumiałych przyśpiewach i słowach dopatrzył się wezwań do bogów, które nałożył na schemat grecko-rzymskiej mitologii znanej mu ze szkoły, i tak powstał jego sławny panteon, w którym Jesza jak Jowisz był najwyższym z bogów, Łada był Marsem, Dzidzilela Wenerą, Nija Plutonem, Dziefanna Dianą, a Cerera Marzanną Polaków itd. W efekcie tego Długosz na kilka wieków narzucił obowiązujący obraz panteonu Polaków przed chrystianizacją, który w zasadzie bez większych zmian ostał się aż do XIX wieku. Nikt nie kwestionował literackiej wizji i powagi autora Roczników, czyli kronik sławnego Królestwa Polskiego, dopóki sprawą nie zajął się Aleksander Bruckner, czym wywołał spore zamieszanie. Na przełomie XIX i XX wieku Bruckner, ten długo budowany i utrwalany autorytetami dawnych kronikarzy gmach mitologii Polaków, zakwestionował, odrzucając autorytet Długosza, a interpretacje mitologiczne niezrozumiałych dla kaznodziei okrzyków kładąc na karb wyobraźni średniowiecznych erudytów. Polski językoznawca uznał po prostu, że Jan Długosz się mylił, gdy chciał z oderwanych i częściowo niezrozumiałych okrzyków, przyśpiewek i pojedynczych słów odtworzyć cały panteon Polaków, odpowiadający z grubsza temu, co znamy z Grecji czy Rzymu. Większość słów podawanych przez Długosza i kolejnych kronikarzy jako imiona bogów została odrzucona, co wywołało reakcję środowisk naukowych tamtych czasów. Do walki z Brucknerem stanęli usiłujący ratować ten przecież tak w ich mniemaniu przekonujący obraz pogaństwa historyk Karol Potkański czy archeolog Lubor Niederle. Bruckner nie był im jednak dłużny, bowiem słynął z ciętego języka i dosadnych, po staropolsku rubasznych powiedzonek. Krytyka Olimpu Długosza, zwątpienie w autentyczność do słowa o wyprawie Igora pogłębiały poczucie pewnego zastoju tuż po wojnie. Mitologia porównawcza powróciła wraz z modnymi teoriami indoeuropejskimi francuskiego socjologa Georgesa Dumézila. W Polsce gorącym zwolennikiem i popularyzatorem tego kierunku, który dość szybko spotkał się z kontrofensywą, stał się historyk Aleksander Gejsztor, autor m.in. Mitologii Słowian. Odpowiedzią była książka poznańskiego badacza Henryka Łowmiańskiego pod tytułem Religia Słowian i jej upadek. Warszawa starła się z Poznaniem w wielkiej polemice na wizję pogańskiej słowiańszczyzny. Chodziło dosłownie o wszystko, a różnice widać już w tytułach obu pozycji: mitologia czy religia właściwym przedmiotem badań historyka? Okazało się m.in., że nie do końca jasne jest, czy w ogóle istniała mitologia słowiańska w klasycznym rozumieniu tego słowa, jako zbiór opowieści o bogach. Wielu czy jeden bogów, geneza rodzima czy kościelna panteonu, rozbudowany czy prymitywny kult pod chmurką itd., to chyba najważniejsze osie sporu, choć nie jedyne. Śpierano się o wszystko. Poszło nawet o interpretację tak wydawałoby się pewnego i uznanego źródła, jak staroruska powieść minionych lat, w której opisany został fakt ustanowienia we dworze kniazia ruskiego Włodzimierza kultu sześciu bóstw w Kijowie w X wieku.
Czy wymienia ona Peruna, Horsa, Dażboga, Strajboga, Siemargła i Mokosz, czy może Peruna, Horsa, Dażboga, Strajboga, Siemargła i Mokosz? Czy między Horsa i Dażboga postawić przecinek i czy Siemargła czytać razem czy osobno, jako Siema igła bądź rgieła? I co te imiona oznaczają? Gromowładczy Perun akurat nie wywołuje dziś wśród badaczy większych kontrowersji jako najwyższe, suwerenne bóstwa w panteonie włodzimierzowym, ale z pozostałymi postaciami już tak łatwo nie jest. Oto, jakie funkcje spełniali Hors, Dażbóg, Mokosz i inni, badacze spierają się praktycznie do dziś. Czy były to bóstwa wyłącznie ruskie, czy może ogólnosłowiańskie, jakie wierzenia z nimi wiązano i tak dalej, ile autorów, tyle prób odpowiedzi. Jakby tego było mało, przy wzięciu tego źródła pod lupę staje się jasne, że początkowo nie wymieniało ono żadnych imion prócz Peruna, a pozostałe pojawiły się być może pod wpływem cerkiewnych kazań kilkadziesiąt lat później. Jedna czy dwie, a może więcej religii Słowian? Czy można nawet w dużym uproszczeniu mówić o jednej religii, kiedy wiemy, że na Rusi inaczej nazywano bogów niż na przykład na terenach dzisiejszego Pomorza Zachodniego i Przedniego, a jeszcze innych bogów znajdujemy później w Czechach? Niektórzy sądzili, że to nie bogowie się zmieniali, tylko ich imiona używane przez poszczególne plemiona Słowian. To, że w Kijowie i Nowogrodzie największym kultem cieszył się Perun, a w Arkonie Świętowit, nie świadczyło o tym, że istniały dwie różne religie, tylko że z czasem stare i dobrze znane nazwy zastępowano innymi. Stojący na przeciwnym stanowisku Henryk Łowmiański i jego zwolennicy twierdzili, że skoro Słowianie nie tworzyli wspólnoty politycznej ani gospodarczej, tylko byli jednoczeni przez dopiero tworzące się państewka, z założenia nie mogli mieć wspólnych wyobrażeń religijnych ani mitologii, bo ta z reguły powstawała później. Nie za bardzo wiedząc, co począć z tak trudnymi do zinterpretowania tekstami źródłowymi i nazwami bóstw, niektórzy przyjęli, że kniaź Włodzimierz zgromadził pod sobą liczne zastępy wojów z plemion, które podbił był wcześniej ramię w ramię ze skandynawskimi waregami, stanowiącymi elitę jego drużyny. Chciał im się przypodobać, więc kazał ustawić także kumiry bogów tych ludów. W ten sposób irańskiego pochodzenia plemię Sarmatów lub tureccy Chazarowie mogliby jakoś wpłynąć na to, jakich bogów kazał uczcić posągami Włodzimierz. Dlatego dziś czasem uważa się, że panteon kijowski Włodzimierza był mieszany, słowiańsko-irański, tym bardziej, że niektóre imiona czczonych przezeń bóstw wydają się wręcz irańskie, Siemagł z Senmerw, czy Hors z Horsit. Na fali poszukiwania wszystkiego, co zda się irańskie, wysuwano najróżniejsze pomysły. Dziś jednak iraniści stwierdzają wręcz, że na ogół nie mają one związku z rzeczywistością. Niektórzy badacze nie cofnęli się przed próbami odtworzenia zaginionych mitów Słowian. Nie da się z nich ułożyć jakiejś słowiańskiej Iliady czy Rygwedy, ale zawsze to coś wobec niemal całkowitego milczenia źródeł historycznych na ten temat. Zasługą Wiaczesława Iwanowa i Władimira Toporowa jest to, że podjęli oni próbę rekonstrukcji fragmentów mitu o walce Peruna z Welsem, który ukradł krowy i ukrył w jaskini. Wtedy Bóg burzy miał nadciągnąć i gromem uwolnić więzione bydło, a złodzieja zmusić do ucieczki i ukrycia się w wodzie. Według Radosława Katiczycia, inna historia wiązała się z tym, że gromowładcy urodziła się para dzieci, która w dzieciństwie została rozdzielona, a spotkała się wiele lat później, nie wiedząc o sobie i swoim pochodzeniu. Byli to Marzanna i Jaryło. Historia kończy się incestem i nieszczęściem, bowiem dochodzi do zdrady i pomszczenia narzeczonej przez jej pozostałych braci. Źródeł dziś jest trochę więcej niż jeszcze jakiś czas temu i trochę więcej też wiadomo o tym, jak wyglądała religia pogańskich Słowian. Minęło sporo wieków, odkąd tradycyjna religia ustąpiła miejsca chrześcijaństwu, a Świętowita czy Peruna zastąpili Bóg i Jezus Chrystus, a dopiero nieco ponad wiek lub dwa, odkąd na poważnie zaczęto badania nad nią. Czasem więc spogląda się w stronę odnalezionych posągów, rzeźb czy domniemywanych miejsc dawnego kultu, w nadziei, że może nieme kamienie mogą nam coś powiedzieć. Może gdyby mogły mówić, opowiedziałyby nam niejedną ciekawą historię.